Siema, siema, jestem Dziple, to jest kolejny odcinek z naszej serii po podwórko. Kolejny ze mną oczywiście jest Krzysztof. Siemano. Oraz widzowie na czacie, ale dzisiaj wyjątkowo nie na Twitchu, a na YouTubie, bo wracamy na stare śmieci, tak eventowo. No i dzisiaj jesteśmy na YouTubie, także fajnie. A w tym odcinku, to jest już 103 odcinek, zrobimy wiele fajnych rzeczy. Dużo rzeczy też trochę na głosie nam pozmienia, ale między innymi najważniejsze jest to, że odcinek jest taki organizacyjny, nie? Więc tu mamy takich rzeczy bardzo mało polowych, ale bez tego odcinka nie będzie wiedzieć, co się wydarzyło, bo on jest bardzo taki planowanowy, nie wiem jak to się mówi. Nie, szło o to. Słuchajcie, idziemy się panu przyczepę. Krzysiek dzisiaj będzie karmił krówki, że potem do niego dołączymy. Przepraszam bardzo. I może chodzić, pokażemy silos, co? Właśnie, bo to jest ciekawe. No. Zaraz wam pokażę, co się ogólnie dzieje. Tu jak widzicie, wszystko sobie stoi w miejscu swoim, jak powinno. Tam już stoi nowy kombajn. Tu jest przepa stara, tu jest ta nowa, ale jeszcze idziemy po kolejną, a to zobaczycie potem. No i zobaczcie, silos na aktualnie rozkopany, w sensie zabraliśmy już opony, wyrwaliśmy je z ziemi i troszkę jeszcze tutaj będziemy działać. Trochę pada deszcz, więc jakieś tam lekkie błotko jeszcze się utrzymuje, ale będziemy tu zalewać cement. Będziemy robić teraz tu silos murowany, idealnie tu po prostu pasuje silos z pewnej innej mapy, którą sobie pozwoliłem ten silos oczywiście wyciągnąć po chamsku, ukraść. Ale to zobaczycie w przyszłych odcinkach, jak to będzie wyglądać, nie? Także tu powstaje sobie drugi silos. Gabarytowo bardzo podobny, ale jednak ze ściankami, więc będzie więcej mieścił. I co? No i jeszcze mamy ogłoszenie do widzów, bo jeszcze sprzedajemy prasę. O Boże, no tak, żeś powiedział. Jezu Krzysiek, no. Chodź pokazać, w jakim stanie. No, zaimponowałeś mi. Dobra. Ten ustawić. Mogliśmy ubyć chociaż na odcinek prezentujący, no ale nic, słuchajcie, nasza prasa, sowiecka piątka, pamiętacie, że mamy właściwie prawie od początku w sumie tej naszej serii. Mamy to już 6 roku, chyba ją mamy od drugiego albo trzeciego roku, także już no, pół serii jakby nie było. Umyć ją i właściwie będzie nówka prasa. Jak ktoś... Standardowo, piszcie komentarze, po co wam ta prasa jest potrzebna, jak się nazywacie, skąd jesteście, takieś tam rzeczy, im bardziej kreatywne, tym lepiej, co ostatnio właśnie komentarze pokazały. Także śmiało, komentarze są wasze pod tym odcinkiem i tylko pod tym, pod innym odcinkiem w ogóle na to nie patrzę, więc tylko pod tym piszcie, nie? Macie pojebało, kolego! Nawet teraz swój odcis łapy zostawił na podpis. No, coś tutaj... Gdzie jest łapa? No tutaj, ano tutaj, ano tak. Dobra, więc piszcie komentarze swoje, a i tak ogólnie chcielibyśmy tak za minimalnie 18 tysięcy ją sprzedać, nie? Tak 18-20 tysięcy jest takie nasze minimum, ale dobra, powiedzmy, że 20 tysięcy minimum, także od 20 w góry, ale też tak nie ze 30 koła, bo ona 30 kosztowała nas nowa, nie? Także 26 macie przydać nowy, wymyślacie sobie ceny sami, nie? Dobra, Krzysztof, nie zatrzymuję się, bo ty masz do roboty, ja też mam do roboty, także no ja idziemy. Idziemy do roboty, no. Ty teraz co będziesz woził teraz, czy co? No wodę na początku, a, nie? A, woda, okej. Okay. Pasuje. Buda. Dobra, klasycznie koty do dania mamy jak coś, więc śmiało piszcie, czy chcecie kotka. A ja jadę po nową przyczepę. Słuchajcie, właśnie, na samym odcinku gadaliśmy o tym, że była fajna promocja na przyczepkę. Za 10 tysięcy złotych, no tam jeszcze parę groszy dodatkowo było. Ale przyczepka nowisieńka. Znaczy, no wsienka, powystawała, po prostu jeździła na tych wystawach, ale mi się sadzi coś, kurde, nie dam rady tego nagrać. Więc był ten, była przyczepka powystawała. No i troszkę taniej za nią żeśmy zapłacili, no troszkę, o połowę taniej właściwie. W lekkich elementach tam widać, że jest trochę są jakieś naruszenia na lakierze, więc spoko, to się nic stanie. Oczywiście kupiliśmy ją w kolorze jakim? No, czerwonym, bo miał postać pod MF-a. Widzowie na Twitchu zdecydowali w ankiecie, że chcą czerwony kolor. Ale też zresztą właśnie było za tym, że była zielona. I myślę właśnie, że to, że ona jest taka obdrapana, daje nam bardzo fajną furtkę po to, że zawsze można ją za za następny sezon pomalować po prostu na ten zielony. To wiecie, wszystko się będzie zmieniało, a przyczepka sobie właśnie już w tym miejscu, więc okej, już sobie tutaj pozwolicie wjadę. Jest to przyczepka oczywiście Zasław, 18 tysięcy litrów pojemności. No coś, co mi się po prostu marzyło. I mówiłem, że przed zimami musimy tę przyczepkę kupić. Okazało się, że akurat kupiliśmy kombajn. W tym czasie wyskoczyła promocja na nią za połowę ceny. No po prostu, no dar z nieba, żeby jej nie wziąć, to byłby grzech, nie? Dlatego mamy zakupioną przyczepkę, oczywiście ja wam chwilę pokażę. Może odkryję jeszcze planteczkę. O, już nawet nie wiem, czy mam te przyczepki. Nie mam tego modu na automatyczne odkrywanie, czy manualne, ale chyba nie. No więc Zasławka oczywiście
proszę bardzo, jest z tyłu syp, tak? Tu właśnie widzicie te delikatne defekty w lakierze, ale jak mówię, to jak już naprawdę nam zepsuje, tak zużyje ta przyczepa, to już sobie odmalujemy. Nie ma tu niczego problemu. Mamy też bardzo fajny balkonik. O, tak pokażę, jak on wygląda z tej strony. No więc, spoko przyczepa, za 10 koła, no to cud miód, nie? Ruszamy sobie na gospodarstwo z nią. Ona oczywiście będzie nam służyła jako przyczepa taka główna razem z naszą metal teżką. A tamta stara, ta autosanka będzie nam po prostu służyć jako przyczepa do palet, bo ma bardzo fajne konfiguracje pod te palety, więc myślę, że to się przyda. Ty, Krzyku, rozumiem, jeździ cały czas, nie? Tak, jeżdżę dokładnie. Okej, może zaraz się będę mijał w sumie, bo ja tu tylko podjadę na gospo, zaczepię się zaraz MTZ-em pod nawozy i ruszamy od razu z nawozem pod soję, bo tam trochę zostało, i kukurydzę. Właśnie. MTZ-em pod nawozy? Bo ja mam beczkę podczepioną do niego. A miałeś jeździć 16? Ale był przygotowany już było. A czy ja to tak po prostu podczepiłem ją, ale no dobra, to mogę wziąć 16 w takim razie, nie ma problemu, 16, nie? No, będę 16, nie ma problemu. Ogólnie łąka, bardzo fajnie nam sobie zarosło tam i powiem szczerze, kozak wygląda ta duża łąka, nie? Naprawdę tam co jak co, ale tam ją gdzieś tam zapomniałem i nawet jak taki nie patrzę, o Krzyku, patrz, łąka nam rosła, nie? I Krzyku mówi, kurde, ale fajny kawałek, o proszę, Krzyku pojechał. Elegancka, czerwoniutka. No i też szykują się zmiany na gospodarstwie, bo pewnie od przyszłego odcinka będziemy już burzyć tą wiatę, właściwie będzie zburzona i będziemy robić coś innego. Dlatego zobaczycie w następnym odcinku już jakieś tam pewnie przymiarki, ale bardziej skupiamy się na tej budowie silosu, bo ona na silos dla nas jest takim, no trochę priorytetem powiedziałbym, bo za chwilę ruszamy znowu się nakosami i nie będziecie tego trzymać, a teraz trochę tego jest. A nie, poczekaj, bo teraz nie idziemy w kieszonkę, tylko teraz idziemy w ten. W siano zwykłe, po prostu. Więc musimy mieć prasę na nowy odcinek, nie? Także, oczywiście kupujcie ją cały czas, pamiętajcie o tym, że jest do sprzedania. I to chyba będą jedne z ostatnich rzeczy, które sprzedajemy na odcinkach, bo bardzo mocno będziemy teraz wybiegać z odcinkami na zapas. I to... Gdzie jest? Aha, tam jest. Dobra, to coś podczepię pod paszałus, nie? MFA. No, więc bardzo będziemy wybiegać na zapas odcinkami, przez co komentarze wasze będą bardzo opóźnione, dlatego nie widzicie na przykład jak ten komentarz dzisiaj z tego odcinka będzie pokazany dopiero w, nie wiem, 108 odcinku albo w 110 nawet, bo trochę na pewno będzie mieli obsuwy, nie? Delikatnej, także raczej kupicie od nas tą praskę na jesień. Okej, okay, ja tu zaczepiłem wszystko, o, trochę jeszcze temeru jest, więc ja wysypię już resztę. I pojadę w sumie ci nawet pod silos, nie? Tam, żeby no, sobie no, stało. Spoko. A czy tak w sumie najważniejsze jest woda, nie? Żebyś dalał wody do wszystkich szklarni, a potem ogarniemy resztę. No tak. Dawaj nasz pakowo, a co mam ci pokazać? Pustego plane'a z wygenerowanym terenem? Tam nic nie ma aktualnie, nie? Wiesz, w tych częściach, które musimy się zajmować, nie? Bo ty się ciągle dawaj szpakowa, ale szpakowa jest po prostu w rozsypce, nie? Jest tak teraz wszystko przewrócone do góry nogami na tej mapie, że w ogóle tej mapy nie poznacie. Wiecie, my też tę mapę, szpakowa, przygotowujemy po prostu, przygotowywujemy pod work in progress, nie? Bo ona ogólnie wygląda inaczej, a na work in progress specjalnie z Janką szukamy pewnych takich wizualnych dokończeń, a tak naprawdę wszystko jest dalej rozsypane, nie? Myślę, że rozumiecie, to działa, no ale fajna przyczepka jest. Ona w ogóle jest bardzo gabarytowo podobna do tej naszej, tylko nie wiem, czy bo ona jest, ta ma 18 tysięcy, ta ma dychę, nie? Takie trochę dziwne aż. Nie wiem. No mniejsza, dobra. Czy pozdrawisz siostrę Wiktorię na odcinku na YouTubie? No Bartek, pozdrawiam twoją siostrę Wiktorię, oczywiście, masz szczęście, trafiłeś, to powiem, więc pozdrawiam. Dobra, ja tu sobie właśnie jadę tym, 16. A ty wiesz, no, a ty już wyjechałeś. No, trzeba to spodlewam, nie? A, bo ty wozisz tutaj na ten, na ogródek nasz. No tu i tu będę woził, nie? A, okej. No jasne, tylko na razie wozisz na ogródek, nie? No więc tak, zgadza się. Spoko. Ogólnie słuchajcie, po skipie czasu oczywiście 15 koła nam przyszło w miesiącu, także super sprawa to jest, bo dzięki temu spłaciliśmy trochę kredytu i aktualnie tego kredytu posiadamy chyba 10 tysięcy, więc to nawet niedużo. Ta reszta jest. A właśnie, bo jest 1 maja, a wypłata ty. A. No właśnie. Kurde, ty, ale miałem teraz... No właśnie! Krzychu, nie wiem jeszcze jak ci je teraz zapłacić. No i co teraz zrobimy? Czekam na pieniądze z banku. Nie, dobra, żeby nie było, słuchajcie, Krzysiek ma obiecane 2,5 tysiąca miesięcznie, więc oczywiście mu to przelewamy. Proszę bardzo.
nie chcę nadebać przy ciebie, ale no, no wiecie, jest jak jest, nie? Już się długo spłaci się nasza ta, nasza, znaczy tobie się spłaci właściwie. Nasz nieszczęsny MTZ i będzie się już normalnie 3,5 koła, jak powinno być, nie? No, na umowie. Elegancko wtedy będzie. Dobra, a pojedziemy sobie na sojkę. Właśnie, zobaczcie jaka to sprawa w ogóle wyszła, bo to o, jeszcze opryski chyba zrobicie nawet, a ten. Nawet zrobicie jeszcze chyba opryski. I tak się potem musimy zamienić za ciągniki, wiesz? Bo jeszcze... Co? Opryski? No, 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 bo opryski trzeba będzie robić, to jest raz. No, no, no. A dwa, że nie będziemy ładować przecież MZ-em, nie? No, no, no. Kieszonki. Dobra, jak to mam na automat? Mam automat, dobra, więc ja sobie to już odpalam. Ale to fakt, potrzebne mam w ogóle? O, właśnie. No. Więc spoko. I co jest? Ty, nie działa. Co, jestem jakiś ten? I na 100? Czy... A, teraz kable wiszą, dobra. Sorry. Ty, a tu chyba, wiesz co, wydaje mi się, że chyba... A! Boże, przecież sobie nie potrzebuję żadnego azotu. Zapomniałem. Ty, no ja czasami to po prostu jestem hit, nie? Wiesz, sojka leci na sucho. Dobra, to nie sojka, tylko ten. Na kukurydzę pojedziemy. I w ogóle to jest ciekawostka, bo się przypadkowo zarąbałem ostatnio w akcji. I nie tu zasiałem... no, nie zasiałem tej kukurydzy, gdzie chciałem. Znaczy soi właściwie. Znaczy nie, no chodzi o kukurydzę, tak, no więc... Więc zaraz wam pokażę, co, jak dokładnie się stało. Ale, ale niestety taka trochę... O, może pójdziemy na 2T, nie? Dwa przejazdy tutaj, tak, czy no, na dwa, złapiemy sobie. Dobrze to leci? O, dobrze. Bo miało być tam ścieżka zasiana, w tamtym miejscu, za tamtym paletku, gdzie kiedyś mieliśmy ziemniaki. Miało być soja, ale się zarąbałem się fest i tam walnąłem po prostu wszędzie, walnąłem tam. Niestety, ale kukurydzę, więc mówię, kurde, szkoda i trzeba będzie jakieś też jedno poletko garnąć po sojkę, no bo no nie poradzimy, nie? Trzeba jakoś sobie jednak w tym roku zasiać, a póki co troszkę lipa z tym jest, że gdzieś tam się zarąbałem z tym, nie? W akcji. O, ja tak trochę źle pojechałem, ale dobra, już trudno. Takie trzeba jechać, nie? Więc trochę sobie prościwamy, nie? Mhm. Co sądzę o marce Renault Ares? Nie wiem, w ogóle... Czemu pytasz o Renault? Akurat. Co my zaraz zjedziemy sobie? Wiem, że to trochę tak nierealnie, że jeżdżę tędy. Ty, a tu chwa starszy odbija, nie? No. Mamy tam jakiś jeszcze środków hasbójczych? Bo ja bym tam troszkę mógł jeszcze popryskać w sumie. W sumie to nie wiem, muszę sprawdzić, jak na gospo zjadę. No, to zobacz sam, nie? Bo ja okay. Tak jeszcze na poletkę do roboty. Nawet nie wiem, czy mam jakieś nawozy jeszcze? Zresztą nawet nie mam pieniędzy w sumie na nawozy. Aktualnie, chyba że trzeba by wziąć jakiś kredycik. Lekutki. O. 12 metrów się złapie, nie będzie git. Ze spokojem coś kiedyś będzie, to chyba odpadam, nie? Siem, Wiktor. Tym witam, witam. Dobra, mamy to wszystko fajnie znawożone. No ale chyba mi zabraknie na kurczę tego, bo tam widzę, że jest bardzo mało. No, zjadę na gospo. I zjadę na gospo i tam sobie już zatankuję jeszcze tego, nie? Środek chwastobójczy mówisz, tak? No, no, no. No to jakiś jest jeszcze, ten jest zbiorniczek. Okay. To git, to są spoko. Cześć Zuzanka, witam serdecznie. Dobra. Jak też odcinek nagrywamy, nie? Więc mogę być trochę inny, jak chodzi o kontakt z widzami, bo będę mniej na to patrzył. I muzyka też pewnie gra taka bardziej... Nie tak, jakbyście chcieli, nie? Wiesz co, ja zamówię chyba tutaj Big Maga jednego, nie? Po prostu na gospo, niech przyjedzie. Mhm. Okej. Okay. Gdzieś tutaj się go postawi. Mamy tu jakieś woreczki jeszcze? Worki typu Big Mag. O, a to jakiś nowy chyba, tego nie pamiętam. Dobra. Aha, trzeba wziąć kredyt oczywiście. Jeszcze piątkę. O, i ogródeczek podlany. Tak? To super. Tak, no. Spróbujmy tego helma sobie zamówić, zobaczymy co to w ogóle jest, nie? Tam jest tych 1000 litrów w tym, z tego co wiem, więc tak coś na razie będzie na samym środku, jak tam przeszkadzać to odstaw, ale ja potem i tak jeszcze go zabiorę już resztę, nie? Wsypię sobie. Mhm. Tam w sztarni powinno być chyba więcej wody, wiesz? Tak mi się wydaje. No jeszcze wchodzi. Więc będę woził, aż wejdzie wszystko, nie?
A, okej, okej. Spoko. Dobra. Witam wszystkich serdecznie. Sorki, tak nie witam Niku, ale wiecie, to staram się też skupić na odcinku, bo wiem, że to was bardzo wybija, kiedy ja na przykład zwracam się do was, a nie do ludzi, którzy oglądających ten odcinek, nie? Dlatego tak trochę staram się, wiecie, być pół na pół. Okej. Dobra, ale powiem ci, kurde, że strasznie... Strasznie mocno... W sensie, inaczej. Azot, który jest robiony w granulacie, no, on od razu daje ci full dawkę, nie? Jak wjeżdżasz na automacie. A na przykład jak masz obornik i robisz na automacie, to nie daje ci full dawki, tylko leci ci tak, wiesz, po parę dziesiąt kilo, nie? A to już od razu jadę 200 kilo, 70 kilo cały czas, nie? Leci na tym. Więc to bardzo mocno, bardzo dużo tego leci, nie? Okej. Na dwa razy zrobię to, czy... No nie da rady chyba. A może da rady? O, kurde, na tego się idzie. Tam tak będzie kill do roboty, ale to nic. Siemanko, agro, bez. Byś sobie chleb zjadł? No każdy ma jakieś fantazje kulinarne, nie? Ja te kurde się chleb, więc... Ty jakąś naturę po sobie też strzelić w sumie z tego, nie? No. Tylko kurde jaką i gdzie? Bo tu w sumie dzisiaj tyle robimy prac, że nawet nie wiadomo co pokazać, nie? Dobra, ja już sobie coś zjadę stąd. Się wymyśli coś. No, coś trzeba będzie. Powiedz mi jeszcze tak, ja tu już wyjeżdżam, bo już skończyłem nawozić. Czy no, ty tam jeszcze masz coś z wodą do roboty? Bo ja może bym jeszcze skoczył to opryskać, wiesz? No to w szklanie muszę podlać całą, nie? A, dobra, to jeszcze skoczę opryskać, dobra? Spoko, spoko. Dobrej? Na spokojnie. Na spokojnie. Dobrej. Pasuj. O, od razu tego Big Baga złapię, żeby wszystko było puste miejsce, żebyś nie musiał to się po nogami, żeby się nie plątał. Spoko. No takie typowe prace wiosenne, kurczę, nie? To jakieś tam woda, jakieś tam krówki, takie tego typu, może krówki to coraz powinniśmy robić, nie? Jednak. Ale fajnie, okej. Okay. No pryskiwacz, powiem ci, to naprawdę tak kupione na wyrost, nie? W ogóle jaki power up, mieliśmy tego ternita, czy tam termita, czy jakiegoś innego kornika. Potem tą slęzę, która był tylko samojezdny, większą beczkę miał, bo nie trzeba było jeździć co chwilę na gospo. A teraz to mówię, dobra, kupujemy na potencie od razu Rexa i koniec. No to jest jednak duże, duże bydle. Kiedy in progress spokowa, ale co in progress? In progress. Nowa seria na moim kanale. Jeszcze długo, in progress. Ty, tu nie ma w ogóle... A, tam jest chwastobójczy. Mówię, pusto w zbiorniku mam, co jest? Przecież gadałeś, że tam coś jest. Ale dobra, już wiem gdzie. Jaki ciągnik? 16-14 to jest, kolego sympatyczny. Koty rozjeżdżam, jak ktoś mam już 13, a nie 14. Boże, łażę po... No nie mogę z nimi wytrzymać, nie? A muszę sobie tak pojechać. Okej. Okay. Tak będzie git? Tak będzie git chyba. O, 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 o. O, złapało się. Zaraz odjadę stąd, okej? Okay? Dobrze, dobrze, spokojnie. Zaatakuję sobie tam. Ty, koniec jest. Nie wiem, czy w ogóle to wszystko pryskam. W sumie trzy pola do roboty zostały. Najważniejsze jest sojka, nie? Aby sojkę, tam kukurydza to jak z chwastem pójdzie na kiszonkę. No to. Cześć, Kuba, witam serdecznie. Kto stworzył tego MF-a? MF-a stworzył biały. Znaczy on tylko tam chyba... gdzieś przekonwertował, przerobił bardzo, tak dostał pod standardy wyski dwójki, nie? Ale to no to jest jakby nie było jego modzik w tym farmingu, nie? Więc on tutaj go ogarniał, nie wiem właśnie jak będzie z modhubem, bo tam coś nie chcą mu to przepuścić, ale zobaczymy, nie? Ty, jakbym cię poprosił teraz, jakbym zobaczył, czy ten, czy mi nie starczy, to wziąłbyś jeszcze piątkę kredytu i kupił mu paszałwóz, znaczy paszałwóz, chwastobójczy środek, nie? Środek chwastobójczy, dobrze. Ale to zobaczysz, czy mi starczy, wiesz? Bo na razie może być tak, że starczy mi to na te trzy pola. Okej, okay, okej. Okay. To jest tak prawie 1000 litrów, więc to nie jest mało, nie? Dobra. Okej. Okay. W ogóle, kurde, kiedy... Ja nawet chyba w soi w tym farmingu, nie, na Zdzichowie miałem soję. Ale tak to w ogóle soi nie mieliśmy. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie szło z tą soją tutaj u nas na tym. No, zobaczymy, nie? No trochę poniesiemy. Ty, no nie wiem, starczy, nie starczy, tak ciężko mi szacować, nie?
Nie no, ale pryskiwaczek elegancki jest, co jak co. Kurde. Ty! Nie gadaj! Dobra, co? Krzysiu, jest dobra robota. Soja rośnie na polu, które chciałem kupić teraz, wiesz? No i elegancko, chłopie. Kurde. Aby tylko wyjść z kredytu, zarobić na to pole, dogadać się z chłopem, że mu zwrócimy koszta i byśmy mieli jeszcze kolejne pole z soją. No, spoko. MF jest niewydany, nie, no mówię wam. Jeju. Ale to zwabi ciczko czasami na tym YouTubie, nie? Ty, chyba starczy, bo 5% mi zabrało, no będzie 7% na jednym polu tym, nie? To tam pewnie okay. Będzie... No, to nie kupuj na razie. Spoko, spoko. Dobra, sobie dojadę do końca. Okej. Okay. I am teraz lody. O kurde. Dzięki, że mi to powiedziałeś. Takim, że smacznego lodzika. Jak tu chwastem rośnie w ogóle, takie płaty chwastu, wiesz? Płaty nie ma tak, chwasty. Że... znaczy, no, jest taki chwast na jednym kawałku. Potem jest tak trochę mniej w niektórych miejscach i dopiero potem znowu jest. Ten petrzny farming wymiata, nie? Naprawdę super. Super to jest rzecz. Aligansko. No. Skąd ten Ursus? Z portala. Dwójki. Jak graliście, to wiecie. Nie no, oczywiście żartuję. Jest to prywatny, nie? Niestety taka rzecz. Znaczy może już w sumie... Dobra, to podbijam stawkę. Nie będę gadał już kiedyś pakowo i nie będę gadał skąd mam dane mody, okej? Okay? Bo to wszystko tu może to było na odcinkach. Wystarczy obejrzeć. Naprawdę was zachęcam gorąco do takiego... do odrobienia lekcji z podwórka kolnicy, nie? Bo tam myślę, że będzie warto sprawdzić. Wszystko to macie jak tacy podane, nie? A MTZ ci mi dosięgnie, żeby beleczki rzucić do paszowozu? No właśnie mówiłem, że dlatego chciałem, żebyś brał MTZ-a, nie? No właśnie. Nie? Ale to zaraz się zamienimy, spoko, nie? Ja tam podjadę. Okej, okay. Dobra. Tylko tak, wiesz co? O nie, aha, beleczki. No w sumie tak. No w sumie beleczki, kurde, beleczki, no tak. No bo nie dosięgnie mi to na dobra, na górę, to ja będę nie? Jeździł, ty będziesz ładował kiszonki, ja będę woził belki, okej? Okay? Spoko. To ja wezmę, patrzę po prostu widełki do tego, do MZ-a, nie? Żeby ładować, okay, okay. Żeby ładować belki, a ja, ty będziesz kierował kiszonkę, będę belki ładował. Spoko. Bo ja to już mam stary pan. A gdzie ma matura odłożonego? Chyba przy kotach tam jest, wiesz? Przy psie. A, dobra. No, chyba tam jest. Nie pamiętam do końca, ale chyba wydaje mi się, że tam będzie. Dobra, ale tu strasznie wyjeździłem to pole. No ale na ścieżki za wcześnie, zdecydowanie za ścieżki za wcześnie. Za małe jeszcze maszynki mamy. Znaczy za mały rozstaw. Chociaż w sumie 16 i MF jeszcze by się nadał, ale MTZ raczej średnio. I też jakiś silnik pasował też ogarnąć, w sumie lepszy, nie 3-metrowy. Dobra, mamy to. Teraz służymy. Ojej, ostatnio właśnie widziałem u Bardowskiego. To już zahaczyło drzewo, belką od opryskiwacza i właśnie zrobimy teraz to samo, nie? Więc trzeba uważać. Siema Watek, witam. Nie chciałem tutaj nikogo urazić, ale 91 ludzi. No Grim, co ty mówisz? Boże, jak ten chłop, jakie chłop rzeczy gada. Z której strony? Jaki macie siewnik? Mamy dwa siewniki, wiesz, mamy Agromasza 3-metrowy z talerzówką oraz Isarię z agregatem do niej, wiesz? Dwa takie zestawy prawosiewne. W sumie się przydają, wiesz, dosyć, bo to są trzy siewniki, dwa siewniki 3-metrowe. Więc dosyć małe, jak na nasze gospodarstwo. Ale jednak we dwóch się też sprawnie robi, nie? No, jednak wiecie, jak to jest. O, kierunkowskaz sobie wyrzucę jeszcze. Może troszkę podniosę sobie, o. Bo to na kukurydzy jednak. Ty, no starczy elegancko akurat. No to elegancko. Cześć Mateusz, witam serdecznie. Musisz ogólnie... Ty, nie gadać, tam też jest... rośnie soja na tym polu obok. Zobacz, na 32 jest soja. Na 32? No. Tam co rośnie nam teraz, co sobie łączyliśmy to pole. 32, gdzie jest nasze 32? A, że to jest owiec chyba. 32. 32 jest no. Owiec? Owiec, no pomarańczowe. Karamba. No. To Lipton, to trudno, to nieważne. Nie, bo soja ma takie zielone lekko. Mhm. Tak, no. Taki khaki kolorek jest. Tak. Ty mówiłeś, żeby 3 łyżki kodować do paszowozu, nie? Tak, 3 łyżki. A, 3 tony, dobra. A nie te 3 łyżki. Bo ładowałeś 3 łyżki tego. Z MTZ, tak? No jeszcze nic nie wsypałem, właśnie chcę wsypać. A, to wysyp, ja zaraz już jadę do ciebie, to będziemy robić zaraz temer wydłuch.
A, okej. No, już właśnie kończę, ostatni przejazd robię i jadę, nie? Dobra. Dobra, zwiniemy sobie to. No bo tak, tam wchodzą trzy łyżki, ale trzy łyżki... Tego tutaj, tej niebieskiej, niebieskiej łyżki, nie? A, okej. A tam zaczepi widełki do bel, dobra? No się te tampornika takie same, nie? No. Dobra, pojadę sobie teraz sobie prosto. Stop, tam ignoruję, nie? Czemu na Twitchu cię nie ma? No dzisiaj jest na YouTubie, a co? Nie no, mam dwa kanały Twitch i YouTube, chcę dawać o nie równolegle, nie? Wiesz, to jest właśnie spoko, zawsze kiedy mi się na przykład wysypie jedna rzecz, to mam drugą, więc... tworzę sobie takie alternatywy w razie jakby coś się stało, nie? Dobra, apel jest w sumie prosto. Więc będzie git. To możesz w sumie już stawać tam po jednej belce do środka, nie? Jak coś. Tym MZ-em, nie? A MTZ dosięgnie tam? Te siana? Tak, tylko musisz złapać trochę niżej, nie? Ale dosięgnie. Okej, dobra. Ja to zaraz tylko odstawię. Teraz tylko gdzie jest ten? Odstawię pryskiwacz i będę leciał już dla ciebie pod ten. A widełki gdzie są odstawione do MTZ-a teraz? Nie wiem. Jadąc no. No właśnie, nie? O, dobra, wjechałem. A szukasz przy jakichś startach, nie? A w garażu ich nie ma? No nie ma. Ale tutaj nie patrzyłeś w tym garażu. Tu nie ma. A tu jest zapaszowozem miałeś schowany w tym. A, no i widzisz. U krówek. Dobra. Zobacz, co są w tym MTZ-cikiem, a ja tu już biorę się pod kiszonkę, nie? Słagam. Kur od kiszonki A, przy Michałkach stoi, dobra. Jedyneczko sobie podzielę spokojnie, powolutku. O, dobra. Nie no, w ogóle mi się... Właśnie, czy ja nie mówiłem tego na YouTubie i tak dalej, ale zrąbał mi się button box. W sensie takim, że mi się gwint zerwał na tej śrubie, która mocuje wszystko pod ten, pod stół, nie? Że pod blat cały. No i teraz mi dolata jak durne. Trzeba pospawać. Szpaki przyjechały, jakieś ze Szpakowa. Na silos nasz. Chyba przyleciały. No. Nic nie dawałeś, nie? Do z tego? Nie, nic nie dałem. Dobra. Kurde, napinanie jest paszowozu niezłe. Zaraz robisz? Aktualnie będziemy karmić krówki, wiesz? Nie, jak robimy przez jakiś odcinek też. O. Jeszcze przyczepę trzeba wyjąć. Przeszkadza. Którą? No tą tutaj. A po co? No jak będziesz belki brał z góry? No, tamtędy. Z przodu. Wyrzucić się ręcznie po prostu, przetarcie. Aha! No. To tylko słomy tutaj dajesz, nie? No. Bierzmy lekki słomy, a tamte będziemy ręcznie stoczyć, nie? Wiesz, po to mam je na górze ustawione. Tak, nagrywam odcinek właśnie, dokładnie tak, no. Ale taki, wiecie, bardzo odcinek jest potrzebny, bo taki organizacyjny troszeczkę. Bo bez tego nie zrobimy dalej prac, a dzisiaj chcemy jeszcze zrobić jakieś może żniwa i też jakiś odcinek właśnie nagrać, więc też byłoby spoko, nie? Ja w ogóle pamiętam, jak pierwszy odcinek powiedziałem, że będę nagrywał sam, bez widzów. I potem wszystkie inne z widzami. Wiesz co, ja te wezmę 4 łyżki może jednak, załaduję. Spoko. Tak, opora skończona, no. W ogóle właśnie mam coś ci do powiedzenia jeszcze odnośnie tej obory. A to jest top secret, nie? Więc powiem ci to na off-streamie. Ale okay. Myślę, że... konkrecik. Co może być ciekawe te obory? No, jest... Mam pomysł. Znaczy w sumie, no tak, no. Tak, no odcinek. Będzie na odcinku to, no. Okej. Okay. No i do tyłu. No i elegancko. Dobra. No spokojnie. Pójdziesz na górę, tam rzucisz mi belkę, ja tam podjadę ci zaraz pod ten. Aha, bo ty do paszowozu chcesz od razu rzucić tak, to. Tak. No tam prawie razu pod górę, nie? Dobra, takie buty. No po to je. No myślałem, że tam się zdejmuje z tego ten, widłami, a... A nie, razu to paszowozu się wrzuca. Stoczymy sobie to, wiesz? Czekaj, a może tak tam ci zajadę, żeby się od razu łatwiej. Tylko tam sznurki rozetnij, żeby nie wkręciło się w mieszalnik. Tak. Noże okay. Nie wziąłem. Kurde, zębami. Zęba. Dobra, już podjeżdżam. Już prawie jestem.
Masz przygotowane? Dawaj, no. Tocz się tam. O, kur... No jak ktoś tak nie trafił? Za daleko, żeś odjechał. Czekaj. Co to znaczy? Co znaczy? Użytkownik Artur Bukowiecki podarował innym pakietem wspierania kanału. W nawiasie 5. Co to może jest? Ten, wspieranie kanału komuś przekazał. Wykupił, to jest tak jak suby na Twitchu, takie coś? Tak. Czyli no, dostałem 5 gigów. Tak. Matko jedyna, dziękuję serdecznie, panie Arturze. Dobra, Krzysiu, nie dam rady, to wrzucę już to. No ty żeś pojechał ciulowo. No jak podjechałem, no nie mogłem. Mogłeś zamknąć tą bramę i podjechać bliżej. No mogłem, no ale to... No właśnie, czyli twoja wina, nie moja. A weź tą belkę zmiel, bo ci nie zmieniło je chyba. Już miele, zmieniło. Dziękuję strasznie, panie Arturze, naprawdę jesteś niesamowity, nie? Ej, pierwsze coś takiego dostałem, nawet nie wiedziałem, że to było w tej ofercie, nie? Takie rzeczy. Nie, no są takie rzeczy. Kurde. No i ty wiesz wszystko. I teraz nikt mi niech nie powie, że YouTube nie cierpie dosłownie garściami od Twitcha, nie? No jest czerpany, no ale dobrze, no dziękuję serdecznie, bardzo miły gaścik. A fajnie, jak będzie dużo wspierających, znaczy no, już trochę jest was w sumie, chyba 6 teraz. No to tam wam mogę nawet coś wam wcześniej dawać, nie? Może na przykład save'ika tego wcześniej nawet wydam, nie? Odcinki przy dzień szybciej albo coś. O, albo tak może być, no. Bo możesz się udostępniać tym wspierającym dzień szybciej, czy na jakiś czas. Ale to jest tak, że to... Aha, i to jest tak, że udostępnię mnie na przykład na dzień i potem wchodzić jak normalnie, to nic się nie dzieje z zyskami wtedy? Nie, po prostu wspierający widzą go szybciej, nie? Od widzą go publicznego widzą dzień szybciej, nie? Po prostu. No to coś. Tak trzeba zrobić, no. Fizyka. Będziecie mieli wspierający dzień przed odcinek, nie? A że na zapas mam bardzo dużo odcinków nakręconych, no to my... O to się nie martwcie, nie? Dobra. Dawaj jedź po belkę, a ja tu już ten, o tej książkę. Chyba, że może teraz zamienimy się zaraz, co? Nie wiem, jak tam chcesz. Bo, albo dobra, w sumie zrobimy teraz ostatni ten, ostatni... Ile masz już minut na tym? 32. Na kamerze. No, 32 minutki. To troszkę sporo w sumie. To ostatni paszałek sobie nakręcimy. Ten drugi będzie to tyle. Będą gierki z widzami? Oj, chyba nie, wiesz. Z widzami się ciężko gra, bo trzeba ogarniać... dużo rzeczy, nie? Po prostu trzeba po prostu... Być takim ojcem ich jakby, bo trzeba nie mówić co mają robić zwykle, żeby to też nie było takie niepoukładane, żeby też jakoś fajnie się w miarę grało. Trzeba dbać o to, żeby nikt nie trollował, a jak już się trolluje, trzeba to wszystko wywalać. Dostałem coś tutaj, ale nie wiem co. Co dostałeś? Nie wiem, jakieś powiadomienie. A ty chyba w sensie? Od tego, że ktoś suby ten rzucił. No poczekaj, bo mi teraz porąbię. Co to jest? Mam też podobnie o sponsorach, nie? Jakby na wspierających. O wspierających, przepraszam. To się nazywa? Wspierając. Dziękuję serdecznie za te wasze tutaj wsparcie. Bardzo miło dla niego. No ale kurde, panie Arturze, za strasznie mnie ten... Ucieszyło mnie. Zrytmu, no bez kitu. Dobra. To już są naładowane. Ty tylko weź teraz sobie miniaturkę dać, nie? Jak to tyle prac było robione. Już to nie ogarniesz. No, trzeba coś ogarnąć, nie? No, masakra jest. Dobra. Jadę już do ciebie. Tylko teraz, panie traw. To zamknij i podjedź bliżej, a nie. Dobra, już ci podjadę równiusieńko, teraz zobaczysz. Belkę stoczyć, miałeś jedno proste zadanie. Czekaj. A, już ciofam. Ty, ale na multi nie działa prawie przycisk, dziwne. No może i lepiej. Znaczy mi działa, nie? Może... Czekaj. Może tobie po prostu mnie trybi, bo... na przykład tak samo tobie nie działa podnoszenie rzeczy, nie? O, dobra. Dalej nie mogę, bo już brama jest. No! Teraz no. Jest perfekto. O takie polskie walczyłem. Trzeba było użyć więcej siły. No. Chleba nie jadłeś. No nie. Dobra. Obudził mnie o 14 do roboty i... Coś skiwaliśmy czas. A na odcinku to było, czy przed odcinkiem? Nie wiem. Przed odcinkiem chyba. No to nieważne. Dobra, już tutaj sobie dojedziemy. Wszystkim porówno. Tutaj tam więcej, bo to lepiej rosną, to więcej mleka dają. Tutaj o. No. Ale idzie. No ale jedzą. A to tak średnio widać w sumie stąd, o. Może tak będzie lepiej.
W tych pinglach za kierownicą. To są moje pingle z pokoju. Widzisz, rolnik? Jaki rolnik z Polski ma szczęście? Siadł na streamie dopiero do wspierającego. No i elegancko. Zwróć uwagę, jaka waluta? No, złotówki mam. Czy co? Czy jakie tam wsparcie z tego? Jakie było? A ty nie widzę waluty, wiesz? Mam tylko pokazane co, nie? Okej. Okay. O, dobra. To co, wyjeżdżamy. My to oczywiście z nie zwalniamy tempa, zaraz będziemy sobie to wszystko dalej karmić, bo zaraz czerwiec i pierwsze żniwa wyruszamy. A z wami się żegnamy. Dziękuję serdecznie za uwagę, za to, że byliście i że wpadniecie, miejmy nadzieję, na kolejne odcinki. Dajcie nam coś o nowych nabytkach, czyli o przyczepie, o kombajnie, no i tutaj w ogóle naszym całym gospodarstwie, jak to tam się wam podoba, czy coś zmienić może, czy nie. A, i potem silos trzeba nie robić jeszcze, no. Także no to... działamy. Działamy. Dobra, dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnych znowu oczywiście Krzysztof, do którego macie link w opisie, oraz widzowie, tym razem z YouTube'a. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.